Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorwóz. Słuchajcie, dzisiaj jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością, a za mną stoi już przygotowany KTM Duke 125. W tym miejscu słowo przygotowane myślę, że jest użyte aż nad wyraz, bo słuchajcie, motocykl, który stoi za mną, rzadko się u nas pojawia, nawet nie ze względu na to, że jest to KTM Duke, bo takie się pojawiają, ale słuchajcie, motocykl, który tam stoi, to jest motocykl z rocznika 2023 i motocykl o przebiegu 45 km, więc jest to motocykl praktycznie nowy. Na pewno nie jest to żadna gratka cenowa, więc jeżeli szukacie jakiejś turbo okazji, to na pewno to nie jest ten egzemplarz, no bo tak naprawdę, żeby zdobyć taką sztukę, to też nie da się natknąć na żadną okazję. Jeżeli szukacie motocykla praktycznie nowego, który jest odrobinę tańszy niż nowy, no bo i tak możecie wyjść z założenia, że pojedziecie tym rok dwa i pójdziecie na prawo jazdy, no to ten KTM myślę, że na pewno jest dla Was. Usiądźcie sobie wygodnie i zobaczcie, co udało nam się dla Was zrobić. Zobaczcie sami, KTM Duke 125, no i tak naprawdę tak wyglądająca maszyna, myślę, że śmiało mogłaby się pojawić w salonie KTM-a jako pojazd demonstracyjny i tak też by się zajebiście prezentował jak ten egzemplarz przede mną. Słuchajcie, zanim w ogóle przejdę do jakichś dalszych rzeczy, słuchajcie, Motorwóz, to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie domyślacie, prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam, no ale tak naprawdę chyba już od paru dobrych lat myślę, że wyróżniamy się tym, że naszym konikiem są 125, a dwa, że staramy się naprawdę mocno przybierać te motocykle, żeby te motocykle na naszym dywaniku to były motocykle, z których się nie wstydzimy i to były motocykle, które naprawdę trzymają swój poziom bardzo wysoko. No i ten KTM, który stoi przede mną, myślę, że już wyżej tego poziomu zachować się nie da. Słuchajcie, KTM z 2023 roku, rok produkcji, to jest luty 2023, ale pierwsza rejestracja odbyła się we wrześniu zeszłego roku, no więc to jest tak naprawdę motocykl, który, no tak naprawdę można powiedzieć, że tyle co on ma, no to jest cała zima przestania. Przebieg na liczniku 45 km od nowości. Jak go sprowadziliśmy na 43, zrobiliśmy 2 km jazdy próbnej, więc tak naprawdę o tyle tylko się dobiło. No i co tu dużo mówić, słuchajcie, ten motocykl jest praktycznie nowy. To jest motocykl, który pierwszy raz jest bezwypadkowy. Udało nam się dorwać od prywatnej osoby, która rzeczywiście gdzieś tam się nie strzeliła w temat i po prostu zdecydowała się na sprzedaż i jest całkowicie bezwypadkowy. Cały w oryginale. Słuchajcie, wszystkie elementy na tym motocyklu są fabryczne od nowości. Nie ma tu żadnych, nic nie jest lakierowane. Wszystkie naklejki są także fabryczne od nowości, więc tak naprawdę tylko tyle, co ma się jakaś ta minimalna stopa czasu, typu właśnie te parę miesięcy, różni go od motocykla nowego. Praktycznie żadnych przetarć, nawet na klamkach, manetkach, lusterkach. Nie ma tutaj żadnych śladów na tych bocznych owiewkach, także żadnej rysy. Do tej wprost się praktycznie, jak obchodząc go dookoła, nie da się do niczego przyczepić, więc naprawdę, jeżeli szukacie czegoś nowego praktycznie, w nieco niższej cenie niż nowy i dostępnego od ręki, no to myślę, że to jest fajny temat. Jedna rzecz go wyróżnia. Zobaczcie, na pewno zauważyliście układ wydechowy. Słuchajcie, zdecydowaliśmy się, żeby troszeczkę ten motocykl wyróżnić też spośród tego tłumu innych ofert, tych takich deczko, tańszych motocykli od nowych, układem wydechowym. Słuchajcie, macie na pokładzie tego tak zwanego, wszystkim dobrze znanego fake akrapa, ale oczywiście z dedykowanym do KTM Duke 125 kolankiem, który pasuje plug play bez żadnego spawania, wystarczyło odkręcić i wkręcić. No i macie tutaj już wydech, który naprawdę nawet w samym tym kolankiem, który jest bardzo grube, no to już stwarza wrażenie czegoś konkretnego. No a jak on brzmi, słuchajcie, teraz jeszcze jest wsadzony DB Killer, po wyjęciu tej wkładki, no to już jest, macie taki naprawdę bardzo fajny bulgot. No i za to katalizator został na miejscu, bo zobaczcie, katalizator w KTM-ach jest tutaj upchany i on jest jak najbardziej na miejscu, więc aż takiego problemu z tego tytułu nie ma. No ale wygląda to raz, że o niebo lepiej, a dwa, no brzmienie tego silnika w końcu zaczęło być takie, jak być powinno. Już tych emocji jest troszeczkę więcej. Oczywiście fabryczny układ wydechowy mamy, on jest cały, ładny. Można sobie w każdej chwili go założyć, jak będziecie chcieli jechać na serwis do KTM-a. No to jak najbardziej oryginalny układ wydechowy dostajecie od nas w prezencie. No a teraz wygląda to, myślę, że zdecydowanie lepiej. No i słuchajcie, no nie będę się tu jakoś nawet opisywał tego motocykla, bo tu trzeba po prostu podejść rzetelnie, tak jak do motocykla nowego, więc oczywiście eksploatacja, zobaczcie opony, tutaj są jeszcze cycki nawet na samym przodzie, no ale co tu się dziwić, no wszystkie podzespoły są po prostu oryginalne od nowości i nic im się, że tak powiem, nie zmieniło. Tarcze, klocki, to wszystko seria. Co zrobiliśmy, tylko wymieniliśmy olej na nowy Motula, no bo jednak no trzeba przyznać, że ten rok minął od momentu, kiedy on został wyprodukowany, więc tak czy inaczej rok minął, więc warto byłoby go wymienić, więc olej macie nowy, chociaż ten stary też zleciał całkowicie złociutki. No i co, no, akumulator w porządku, wszystko tutaj, gitara,
pewniak, 100% pewniak, więc na pewno się nie zawiedziecie. No i co? Zapraszam Was serdecznie do Żardowa. Możecie sobie przysiąść na ten motocykl, usiąść, przymierzyć się, także przejechać. Jeżeli tylko pogoda pozwoli, więc zapraszam Was serdecznie. Zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy, więc zbijajcie koniecznie. Ale jeżeli macie, nie wiem, za daleko, nie chce Wam się, bądź nie macie jak tego przetransportować, nie macie czasu, to także nie jest kłopot, możecie sobie zamówić ten motocykl pod dom. A co więcej, możecie sobie zamówić oględziny tego motocykla pod swoim domem, czyli nie musicie go od razu kupować. Tak naprawdę wystarczy, do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my Wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu tego motocykla, a całą resztę dopiero na miejscu u siebie pod domem, jak ten motocykl zobaczycie u siebie i przekonacie się, że rzeczywiście jest tak jak mówię, a jest, uwierzcie mi, petarda. Więc zapraszam Was serdecznie, jeszcze mam tylko dla potwierdzenia pokażę 45 km całkowity przebieg bajka. Myślę, że właśnie jeżeli szukacie czegoś takiego, w ogóle o KTM sobie swoje poczytajcie, bo tutaj już też myślę, że nie ma sensu przedłużać. Bardzo fajny ten zestaw wyświetlacza LCD. Tutaj już macie sporo fajnych opcji, możecie nawet sobie muzyczkę przełączać w telefonie przez Bluetootha, więc naprawdę opcji. Oczywiście pełne światła LED-owe z przodu, z tyłu kierunkowskazy, to wszystko już macie seryjnie w LED-zie. No więc jest to niewątpliwie mega fajny motocykl, jakby miał konkurować wśród nowych motocykli, no to i designem, i gdzieś tam samym po prostu stylem tego motocykla, myślę, że jest to bardzo ciekawa opcja. No i co? Lewa w górę, trzymajcie się ciepło, zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Możecie zakupić ten motocykl także na raty, więc o tym też pamiętajcie. Dzwońcie, pytajcie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, siemanko. Hej!